Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, rozpoczynam nową serię nagrań. Mam nadzieję, że się przyjmą, także łapki do góry, 200 łapek i będzie kolejny odcinek w tym temacie, a będę mówił o czym? Jak wygrać w szachy? To nad tym się zastanawiają, myślę, że wszyscy szachiści, ale jak wygrać z arcymistrzem? Taki właśnie blok tematyczny chciałbym tutaj Wam zaproponować i będę pokazywał partie juniorów do 18 roku życia, czasami nawet dzieci. Dzisiaj pokażę właśnie partię Hikaru Nakamura, myślę, że tego gościa kojarzycie. Hikaru Nakamura w 1998 roku pokonuje arcymistrza stripuńskiego. Nakamura nie miał wtedy nawet 11 lat, także 10-letni Nakamura kontra doświadczony arcymistrz, który myślę, że nie jedną partię właśnie wygrał z takim młokosem. Także co warto tutaj podkreślić, Nakamura również omawiał ten pojedynek na kanale i tam w tym nagraniu mówił, że rocznie na ten czas rozgrywał 900 partii, także to jest jakaś kosmiczna liczba, która też pokazuje, co należy robić, żeby właśnie osiągać drogę do szachowego mistrzostwa, czyli należy grać dużo partii klasycznych, dużo partii szybkich, no i przede wszystkim potykać się z takimi mocnymi zawodnikami, bo od lepszych zawodników po prostu się uczymy. Także Dawid kontra Goliat, takie będą pojedynki i no i będę starał się pokazywać, że ten właśnie Dawid, który jest bez szans, pokonuje tego Goliata. Także jeszcze raz przypominam, łapki w górę, jeżeli będzie 200, to już mam przygotowane kolejne materiały na kolejne nagrania właśnie młodych arcymistrzów, których obecnie możemy już podziwiać na pierwszych stronach gazet. Także co, rozpoczynamy. Partia z 1998 roku i była to partia szachów szybkich, no i Nakamura grał tutaj czarnym kolorem. Stripuński rozpoczął e4, c5, skoczek f3, e6 i tutaj Stripuński zagrał c3. To w zasadzie może przejść do wariantu ałapina obrony sycylijskiej. Tutaj oczywiście pamiętajmy się nie pomylić, bo jeżeli ktoś gra na przykład obronę sycylijską, gra e6, to później natychmiastowo wrzuca się też posunięcie a6 w na przykład w wariancie Paulsena, tylko że jak zagramy a6 i nie zwrócimy uwagi, że nie nastąpiło jakieś takie zwyczajne posunięcie rozwojowe, tylko nastąpiło c3, to możemy dostać takie nieprzyjemne centrum u przeciwnika i z takim centrum nie polecam grać obrony sycylijskiej. Także po C3 musi być jakaś reakcja, czasami reakcją jest skoczek F6 z naciskiem, a czasami reakcją jest natychmiastowe D5. Także tutaj Nakamura wybiera D5. Po ebije D5, tak było w partii, nastąpiło ebije na D5 i tutaj też warto powiedzieć, że po ruchu D5 można też zagrać posunięcie E5 i mamy taką transpozycję do innego debiutu. Po skoczku C6, D4 ta pozycja przechodzi tak naprawdę do obrony francuskiej, czego charakterystycznym tutaj wyznacznikiem jest ten słaby goniec na C8, który we Francuzie po prostu nie wychodzi. Także no, w partii poszło inaczej. W partii poszło ebije na d5, ebije na d5 i Stripuński od razu walczy o centrum ruchem d4. Rozwój figur, teraz faza właśnie rozwoju figur. Lekkie figury oczywiście wychodzą przed ciężkimi, także skoczek c6, lekka figura. Goniec e3 z naciskiem na tego pionka. No i tutaj tego pionka oczywiście chciałyby białe wziąć, także debije c5 i natychmiastowe b4 powodowałoby, że ta pozycja jest... Dobra, tu trzeba zareagować. Często zawodnicy właśnie mają problem, czy to przepchnąć, czy zbić. No w tym przypadku nastąpiło zbicie, C bije na D4, przepchnięcie nie jest dobre. Wydaje się, że to ogranicza gońca, że goniec nie może stanąć na D3, ale następuje takie paskudne posunięcie B3 i na przykład po C bije B3, po A bije B3, wieża świetnie tutaj się rozgrywa. Jeżeli po B3 z kolei czarne zagrają B5, to tutaj oczywiście polecam na posunięcie B5 i jeszcze raz poderwać ten łańcuch pionowy. No i w tym momencie tak możemy zbić niesymetrycznie. Na C bije B3 powinno się zbić. Bić A bije B5 i widzimy, że ten pionek B3 jest po prostu na stracenie. A jeżeli w tej sytuacji czarne zrobią takie przedłużenie łańcucha, no to widać, że to się nie sprawdza, ponieważ jest związanie po literce A. A bije B5 i nie ma A bije B5, bo w tym momencie spada wieża w narożniku na polu A8. Dlatego tutaj Nakamura zdecydował się na C bije D4. Skoczek bije D4, skoczek F6, znowu rozwój lekkich figur, goniec E2, goniec E7, roszada, skoczek D2. U białych wszystkie lekkie figury wyszły i u czarnych również. To jest charakterystyczna pozycja z izolowanym pionkiem. Białe mają w tej pozycji dwie grupy pionowe, czyli to jest pierwsza, H2, G2, F2, to jest druga, C3, B2, A2, a z kolei czarne w tej sytuacji mają trzy grupy pionowe, H7, G7, F7, to jest pierwsza, D5, pion izolowany,
i pionki B7 i A7 to jest trzecia grupa pionowa. Z pionkiem izolowanym to jest taka historia, że on czasami jest atutem, a czasami jest słabością. Słabością jest wtedy, kiedy jest mało lekkich figur, także w tej sytuacji Nakamura powinien po ruchu skoczek z 2 na B3 starać się trzymać jak najwięcej lekkich figur na planszy. Widzimy, że wszystkie cztery na razie są. Z kolei, jeżeli białe w tej sytuacji zbiją na C6, na przykład, no nie wiem, czarne coś takiego, a białe by tutaj zbiły, to już nie jest pozycja z pionkiem izolowanym, to są pionki, już też jest trzecia grupa pionowa, ale widzimy, że ten pionek narażony na ataki to jest pionek dosyć dobrze broniony. I podobnie będzie w tym układzie, jeżeli skoczek zbije na E6, to po F bije E6 też są trzy grupy pionowe, znowu nie ma izolaka, bo jest pionek E6. Z kolei ta pozycja nazywa się pionkami wiszącymi. Pionki wiszące to jest taki układ, gdzie wieże mogą atakować właśnie te centralne pionki E i D. Także na razie w tej pozycji widzimy pionka izolowanego, no a czarne powinny trzymać lekkie figury, a białe lekkie figury powinny wymieniać. Hetman D7, wieża E1, wieża z F na D8, skoczek bije E6. Także tutaj widzimy, że Stripuński zdecydował się jednak na zbicie na E6. Ja bym osobiście jednak wolał tę pozycję grać na pionka izolowanego. Grałbym raczej coś w stylu hetman C2, po wieży na C8. Próbował naciskać na tego piona, być może za chwilę jeszcze może jakiegoś gońca tutaj dołożył. Raczej grałbym w ten sposób. Stripuński zagrał skoczek bije E6 i po F bije E6 to są właśnie pionki wiszące. Nie izolowane, tylko wiszące. Goniec G5 Stripuński, Nakamura E5. Także widzimy, że białe mają parę gońców, to jest atut. Z kolei czarne mają centrum. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to centrum jest mocne, czy słabe. Jeżeli będą mocne naciski na te dwa pionki, no to będzie problem z tym centrum. Także trzeba tutaj też umiejętnie tymi pionkami operować. No bo zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że jeżeli pionek pójdzie do przodu, no to po ruchu E4 robi się na przykład taka dziura na D4. I to samo tutaj, jeżeli pionek się ruszy, no to też robi się dziura na E4, także czasami w ogóle lepiej tego centrum nie ruszać, zostawić to w takim układzie jak jest, czyli E5 i D5. Goniec F1, tu widzimy już pierwszy strzał na pionka E5, H6 okienko, goniec H4, oczywiście zostawiamy parę gońców, A6, hetman na C2 po to, żeby zrobić miejsce, wieża tutaj zaraz wejdzie na pole D1 i po wieży A na C8, tak też często się gra, czyli wieża się ustawia na linii z hetmanem przeciwnika, za chwilę może jakiś skoczek B4 albo skoczek D4, też tak można. Wieża A na D1 i tu widzimy właśnie tymi strzałkami oznaczone. Centralne pionki, mocne albo słabe, w zależności od pozycji. Tutaj widzimy, że jest mocny nacisk, także raczej problemowe są te pionki. I jeszcze tutaj jest jedna fajna cecha, jak stopować pionki wiszące, to właśnie są takie stopery, czyli C3 stopuje na D4 i bardzo fajnym ustawieniem jest też pionek na F3, który będzie stopował pionka E4. Jeszcze można dodatkowo zejść gońcem na F2. W partii Nakamura B5, hetman na G6, hetman na E6, wieża D3. Miałem wrażenie, że tą partię Stripuński zagrał tak dosyć mało dynamicznie, stąd taki ruch wieża D3, no nie wiem, czy chciał wieża G3, czy chciał tutaj zdwoić, w każdym razie ta wieża D3, ten ruch mi się nie podoba. Lepsze właśnie było zagranie zamiast wieży D3 takie F3 i po hetman F7, okej, możemy wymienić te hetmany, ale na naszych warunkach, na przykład goniec D3 i po zbiciu ten goniec tutaj bardzo ładnie się komponuje i dalej możemy znowu naciskać na te pionki, na przykład ruchem goniec G3, albo też na tego pionka, można nawet czasami wycofać gońca na pole B3, to też fajny nacisk na tego pionka D5. W partii poszło wieża D3, hetman F7 i teraz w tego typu końcówce wymiana byłaby dla białych korzystna, gdyby miały właśnie nacisk na te pionki, a tak za bardzo nie mają. Dlatego się wycofał na F5, poszło skoczek na H7 i teraz według mnie ta wymiana nie była dobra, ponieważ król się podłącza i teraz może król po prostu stanąć na polu E6. Kiedy były hetmany na planszy i król sobie stał na G8, to raczej król nie stanie na polu E6, a tutaj po wymianie, jak wiemy, oczywiście w końcówce król idzie do góry. Skoczek C5 z atakiem na pionka, poszło w partii wieża A8. Nie można grać ruchu A5 z tego względu, że jest taki atak z odsłony. I widzimy, że obecnie goniec strzelał wieżę, za wieżą jest pionek, dlatego odsłaniamy tego gońca, goniec już uderza w pionka, a wieża uderza w drugiego pionka, czyli albo spadnie ten pionek, albo spadnie ten pionek. Po króle F7, tutaj białe są bardzo dobre, także w partii poszło po skoczku C5, poszła wieża A8.
H4 jest to jakiś rodzaj profilaktyki, nie ma skoczka G5, nie ma też, no, G5 można, ale nastąpi wymiana. Także tutaj też zamiast H4 dokładniejsze było takie coś. Wieża G3, atak. Po G5, A4, czyli taka bardziej dynamiczna gra. Jeżeli B bije A4, to jeszcze jeden atak na tego pionka słabego. I po obronie tego pionka, tutaj wieża broni po szóstce, należało odbić poprzez A6, czyli troszeczkę porozciągać przeciwnikowi tutaj te pionki i jakoś tak spróbować zdezorganizować obronę, bo na przykład teraz skoczek F6 nie ma, no bo spada chociażby ten pionek. Także tak tutaj Stockfish sugerował w tej pozycji, żeby grać. Poszło w partii H4, skoczek F6, F3, dopiero teraz ten stoper na F3 się pojawił, G5, H bije G5, H bije G5. Także tutaj też no, taka odważna gra tego 10-letniego Nakamury. To fajnie, tak? 10-latek, ja mając 10 lat dopiero rozpoczynałem swoją karierę szachową, a tutaj już no, tak w taki sposób grać z arcymistrzem. Jeżeli tutaj rankingi nie mylą, to Nakamura miał gdzieś około 2203 w tym układzie. Wieża z D na E3, tak poszło, nacisk na pionka E5, wieża E8, B4. B4 ma plus, bo podbrania skoczka, minusem jest to, że słaby pionek C3 się pojawia. Król D6, Nakamura schodzi ze związania, wieża D1, kolejne naciski. Teraz tylko, że trochę figur jednak zniknęło z planszy i te naciski na te pionki E5 i D5 nie są aż tak bardzo kłopotliwe. Tutaj Nakamura chyba jednak się pośpieszył z tym posunięciem A5, mógł się na coś innego zdecydować. Po ruchu A5 wydaje się, że wszystko jest dobrze, bo wieża się otwiera, ale przeoczył tutaj taktykę. Goniec jednak w otwartych pozycjach lepszy. Poszło dobrze, goniec bije B5, tak należało zagrać ze strony Stripuńskiego. A bije B4, C bije B4, no i po wieża A2 wydawać by się, bo tutaj mogło, że wszystko gra, tak, bo wieża weszła pięknie na dwójkę, tak z reguły wieża powinna się, tak wieże powinno się umiejscawiać. No i tutaj młody zawodnik Nakamura powinien zostać skarcony przez bardziej doświadczonego Stripuńskiego. W partii poszło słabe, wieża C3, należało zagrać skoczek B7 i to dawało wygraną. Także król C7, wieża C3, to powoduje, że jest tutaj ogromny nacisk na C6 i po królu na B7 był taki wariant, goniec bije C6 z podwójnym uderzeniem, król odchodzi, wieża zostaje zbita, no i białe zostają z jakością więcej, pionkiem więcej i z wygraną pozycją. Także tutaj też kolejna rada, grać z mocnymi zawodnikami to jedno, ale też grać z nimi odważnie to drugie. Także tutaj widzimy, że Nakamura, mimo że zrobił błąd, no to tak naprawdę wyszedł z tego sucho, ponieważ no, przeciwnik tego błędu nie wykorzystał. Aktywną grę czasami możemy zniwelować jakieś tam niedokładności. Zdecydowanie tutaj pewnie Stripuński wykazałby się większą jakąś taką wiedzą, gdyby pozycja była bardziej strategiczna. A ta pozycja jednak ma sporą dozę tutaj taktyki, są jakieś takie konkretne ruchy, które trzeba zrobić, a jak wiemy, Nakamura jest właśnie takim aktywnym zawodnikiem, który lubi takie dynamiczne szachy. Także w partii poszło tak, tak, tak i tutaj wygraną miał właśnie po ruchu skoczek na B7. W partii poszło słabe, wieża C3 i teraz Nakamura doszedł do głosu, grając posunięcie skoczek D4. Być może ten ruch przegapił Stripuński, ponieważ Nakamura tutaj nie podstawia wieży na E8, ponieważ na gońca E8 jest posunięcie skoczek E2 z widełkami. W partii poszło wieża bije D4. Gdyby było właśnie goniec E8, to zobaczmy. Szach, są widełki, król schodzi i po skoczku C3, wieża C1, teraz pionka już można ruszyć, bo teraz pionek już nie jest słabością, teraz pionek już naprawdę ma bardzo blisko do promocji, tutaj oczywiście też tego skoczka nie należałoby podstawić. Także w partii skoczek D4, nastąpił szach, po posunięciu skoczek D4, po tym ruchu nastąpił szach na B7, także tutaj Nakamura musiał zejść. No i Stripuński nadal nie zdecydował się na bicie wieży, bo cały czas są te widły na polu E2. W partii poszło wieża bije D4 i to tak naprawdę i tak prowadzi do przegranej pozycji. E bije D4, wieża szach, król idzie do góry. Tutaj też król mógłby nawet iść z takim zamiarem, gdyby dostawał jakieś tam kolejne szachy, to może pójść tu i tu, tak, żeby domknąć tutaj siatkę matową. Oczywiście tutaj trzeba to zrobić umiejętnie, żeby nie podstawić skoczka. W partii poszło skoczek C5, wieża E7 tutaj, żeby zejść z jakichś tam ataków z odsłony. Szach,
klucz na F5, tu oczywiście nie ma mata, tak, ponieważ na posunięcie G4, no możemy w tej sytuacji zagrać chociażby król na G6, można by było też rozpatrywać ruch skoczek G4. W partii poszło skoczek C1 i tutaj Nakamura wykazuje się już pięknym zakończeniem. 10-letni Nakamura, wieża E1, zmusza to do pójścia na H2. Wieża na A1 i teraz te dwie wieże zaraz się połączą i to będzie decydujący cios dla przeciwnika. Po skoczku E2 następuje forsowny mat. Spróbuj przeliczyć mat w trzech posunięciach. Jak to będzie wyglądać? Trzeba zagrać oczywiście wieża H1. Później trzeba zagrać skoczkiem i po posunięciu król F2 10-letni Nakamura pokonuje tutaj doświadczonego arcymistrza stripuńskiego wieża F1. Była to co prawda partia szachów szybkich, 30-minutowych, no ale zawsze pokonanie arcymistrza, taki skalb arcymistrzowski to jest coś, za czym młodzi zawodnicy no po prostu marzą, tak? Nie każdemu udało się pokonać arcymistrza. Ja tutaj też oczywiście zapraszam Cię do zobaczenia wcześniejszego mojego nagrania, w którym pokazywałem dwie partie z arcymistrzem Schmidtem, wielokrotnym mistrzem Polski i również z arcymistrzem Grabarczykiem i tam była taka śmieszna sytuacja, że wygraną partię przegrałem, a przegraną partię wygrałem. To też zobaczysz sobie na moim kanale. Także moi drodzy, zachęcam do tego, żeby łapkować, żeby subskrybować kanał. Jeżeli będzie 200 łapek, to będzie kolejne nagranie w tym temacie. Myślę, że możecie być zainteresowani, a kolejne partie z pewnością będą bardzo ciekawe, w którym właśnie ten Dawid, ten teoretycznie słabszy, pokonuje Goliata, czyli tego teoretycznie mocniejszego. Pamiętajmy jednak, że no, młodzi zawodnicy cechują się tym, że zdecydowanie więcej grają, zdecydowanie więcej trenują niż starsi zawodnicy, bardziej doświadczeni. No, o czym może świadczyć właśnie ta liczba 900 partii Nakamury w roku, która jest no, wynikiem godnym pozazdroszczenia. Także powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.